Witam w audycji z ratusza, a to znaczy, że jest dziś z nami pan Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy OT5. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w minioną środę. Jednym z punktów obrad było stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sytuacji gospodarczej miasta. Ten temat miał pojawić się miesiąc temu, przeniesiono go na czerwcową sesję. Obrady długie, bogate na ten temat. Pana opinia? Tak, rzeczywiście 2,5 godziny trwała debata, dyskusja. Miesiąc temu przygotowałem też stanowisko Rady Miejskiej w innym kontekście. Wtedy spotkałem się z takim zdaniem ze strony niektórych radnych Rady Miejskiej, że to trzeba nie tak, że to trzeba przebudować, rozszerzyć, a wobec tego jeszcze raz przysiadłem do komputera i napisałem w innym aspekcie stanowisko Rady Miejskiej odnoszące się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta. No i rozpoczęła się debata, dyskusja i widziałem, jak niektórzy bardzo mocno pracowali radni Rady Miejskiej, żeby to stanowisko nie przyjąć. No ale mimo tego zostało ono przyjęte. Oczywiście była dyskusja taka naprawdę ożywiona, natomiast wielcy tej debaty, tego spotkania radnych i publicznego spotkania bądź co bądź, bo to sesja Rady Miejskiej, to są nasi parlamentarzyści, posłowie, którzy nie wzięli udziału. No to też jest, ich nieobecność może świadczyć o tym, że te sprawy związane z rozwojem gospodarczym naszego miasta nie są przedmiotem ich zbyt dużego zainteresowania i to jest taka kontestacja bardzo, bardzo przykra. Poprzez zmiany prawa, przepisów, miasto Suwałki straciło swoją atrakcyjność inwestycyjną. Ja to już powtarzam od roku 2018, bo zmiana ustawy o wsparciu inwestycji, później rozporządzenie o pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie nowych inwestycji poszła w takim kierunku dla nas niekorzystnym, że my dzisiaj odczuwamy tego skutki. No i niestety ja o tym mówiłem i tutaj to się nie sprawdziło. Dlatego też, żeby temu zapobiec i żeby miasto Suwałki, my nie oczekujemy jakichś super traktowania, jakichś przywilejów, tylko żeby było traktowane tak, jak inne miasta, szczególnie w Polsce Wschodniej. Jesteśmy dzisiaj takim miastem uznawanym za miasto sukcesu, miasto, które sobie poradziło i nie traci funkcji społeczno-gospodarczej, a wszystkie pozostałe miasta w tym regionie tracą. I te miasta mają pewne przywileje w dostępie do środków Unii Europejskiej, ale przede wszystkim inne traktowanie, co chodzi o zwolnienia, ulgi z racji inwestycji w strefach ekonomicznych. I te progi inwestycyjne zostały bardzo mocno wyśrubowane dla Suwałk i stąd właśnie utrata atrakcyjności inwestycyjnej Suwałk i generalnie Suwalszczyzny. Widzimy to również pod kątem, postrzegamy tego, co się dzieje tutaj w tym zakątku Polski północno-wschodniej. Mówimy o przesmyku suwalskim. Oczywiście pojawiło się stwierdzenie, że w kontekście tych negatywnych opinii i szczególnie tych medialnych doniesień o przesmyku suwalskim, że my tracimy właśnie inwestorów, że my tracimy oczywiście tutaj turystów i my możemy kłócić się, możemy wymieniać się różnymi argumentami, ale tutaj fakty mówią same za siebie, że to, co dzieje się chociażby tutaj od strony przemysłowej, gospodarczej, w zakresie funkcjonowania firm przemysłowych w Suwałkach jest wymowne. No bo ostatnio inwestycją, która powstała tutaj w Suwałkach w zakresie inwestycji przemysłowej, to była firma TANE, a ona 12 kwietnia tak naprawdę 2018 roku zafunkcjonowała. 5 lat minęło i ja tu dużej firmy innej w Suwałkach nie widzę. Są reinwestycje, oczywiście są 2-3 firmy, które reinwestują w Suwałkach, wzbogacają park technologiczny, natomiast widzę, jechałem nie tak dawno swoim samochodem, słucham Radia 5, no i słyszę ogłoszenie, że jest do wynajęcia hala przemysłowa 700 metrów właśnie w strefie ekonomicznej. Jeżeli widzimy, że część firm zlikwidowała swoją działalność, czy też w ogóle upadła, i Mispol, i Atlas, i również jeszcze inne, część naszych firm ma poważne problemy, bo one były nastawione na ulokowanie swojej produkcji tutaj na wschodzie. Te rynki wschodnie utraciliśmy i dzisiaj oni bardzo poszukują, gdzie mogą eksportować swoje wyroby. Nawet jeżdżą do Ameryki Południowej, szukając właśnie zbytu. I nie jest dobrze, my to widzimy. Ja jak spotykam się z przedsiębiorcami, to niestety większość przedsiębiorców na obecną sytuację narzeka. A również zmniejszenie ruchu turystycznego jest widoczne, świadczy o tym chociażby dane z Centrum Informacji Turystycznej. Dlatego też takie stanowisko zostało przygotowane i chcemy jeszcze raz prosić w zasadzie rząd polski, żeby pochylili się nad tą delimitacją miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą. Zmieniło się bardzo wiele, bo ostatni aneks do tej analizy był przeprowadzony w roku 2019, a dane były jeszcze sprzed wcześniejszych lat brane do tej analizy, a dzisiaj jesteśmy po COVID-zie, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy jest kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, a wobec tego trzeba jeszcze raz popatrzeć, jak te miasta średniej wielkości powinny być wspierane. No i widzimy, że ustawiono nas w tej kolejce pośrodki finansowe, szczególnie tutaj z Europy, czy z funduszy europejskich, gdzieś na koniec kolejki. I jestem w różnych tam komitetach, w komitetach monitorujących i widzimy, jak chociażby wygląda punktacja w ubieganiu się, w ocenianiu projektów złożonych w danym konkursie. Jeżeli jest miasto objęte listą miast tracących funkcję społeczno-gospodarczą, ono ma od razu znaczną większą liczbę punktów. Jeżeli my nie jesteśmy takim miastem, mamy 0 punktów. I to uderza nie tylko w samorząd, bo samorząd jako jednostka sama sobie w jakiś sposób poradzi, bo płyną do nas duże środki na inwestycje, pomimo tych problemów w finansowaniu wydatków bieżących. Natomiast mi zależy na tym, żeby firmy, które tutaj funkcjonują, miały takie same warunki do rozwoju, do inwestowania, bądź ci inwestorzy, którzy chcieliby tutaj, oni są na gorszych warunkach traktowani niż w innych lokalizacjach. I to mówimy bardzo wyraźnie, bardzo mocno i można w tym zakresie coś zrobić. Przykład podaję, jeżeli kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej był, no to jest teraz tarcza dla pograniczna. Specjalny program, na mocy którego przedsiębiorcy z tego pogranicza będą mieli wsparcie. Natomiast tutaj my też oczekujemy pomocy, wsparcia, bo jeżeli o tym nie będziemy mówili, to nas nikt tutaj nie zauważy. I padały również w tej debacie takie słowa, a po co epatować tym przysmykiem suwalskim? Ja się nie zgadzam, bo jeżeli cała Europa mówi, cały świat i rząd polski, i prezydent RP, i premier o tym, i podejmuje określone działania w tym zakresie, to my nie możemy udawać, że się nic nie dzieje. I to stanowisko jest takie dość wyraźne, które oczekujemy na jakiejś pomocy, jakiegoś programu, czy też weryfikacji tych miast tracących funkcję społeczno-gospodarczą. No i chcemy działać ponad podziałami i z bólem serca stwierdzam, że niektórych parlamentarzy, a w zasadzie wszystkich, to nie zainteresowała taka debata 2,5-godzinna. Podyskutowaliśmy sami ze sobą. Oczywiście przedsiębiorcy, reprezentacja przedsiębiorców była i brała udział w tej dyskusji. Mamy jeszcze 3 minuty. Pomnik Aleksandry Piłsudskiej, gdzie zostanie usytuowany? No były różne lokalizacje, w ogóle od pół roku trwa dyskusja. Ostatecznie pomnik będzie zlokalizowany w pasie ulicy Kazimierza Hammerschmidta, w narożniku tutaj Parku Konstytucji 3 Maja vis-a-vis pierwszego ELO. To jest taka lokalizacja, która przeplatała się już od dłuższego czasu. Pojawiły się alternatywne lokalizacje. Lokalizacja przy Szkole Podstawowej nr 2 imienia Aleksandry Piłsudskiej. Dodam tylko, że Aleksandra Piłsudska posiada również ulicę własną, gdzie wykonaliśmy ją stosunkowo niedawno, kilka lat temu. Czy są już jakieś elementy w przestrzeni miejskiej przypominające, że właśnie to jest ta osoba, która urodziła się tutaj w naszym mieście i spędziła ileś pierwszych swoich lat życia. No i pojawiła się taka inicjatywa ze strony Związku Piłsudskiego. Była debata, no i jeszcze trzecia alternatywna lokalizacja pojawiła się na tak zwanym dołku przy ulicy Mickiewicza i Gałaja, w tym narożniku. Architekci wskazali, urbaniści, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wskazała, że najlepszym rozwiązaniem będzie lokalizacja przy Szkole Podstawowej nr 2. No niestety radni i tak dalej zmienili tutaj decyzję, no, przegłosowali to inną lokalizację i okej, ale my musimy teraz zadbać, żeby te otoczenie tego pomnika, żeby w ogóle ten pomnik wyglądał fajnie, ale z drugiej strony, żeby jego otoczenie było dobre, a wobec tego tam są miejsca parkingowe i po tej decyzji trzeba będzie zlikwidować, nie wiem, 4 czy ile miejsc parkingowych. Tu potrzebny jest projekt, dokumentacja, projekt techniczny, no i właściwie zagospodarować te najbliższe otoczenie, żeby to nie była osoba stojąca pomiędzy samochodami, pomiędzy parkingami. To musi być pewna przestrzeń, pewna odległość zachowana od parkingów do tego pomnika. No i oczywiście to będzie pole do popisu dla architekta, który będzie projektował to otoczenie, no i dla rzeźbiarza, który ten pomnik wykona. Cieszę się niezmiernie, że w końcu jest ta decyzja, bo sprawa się już bardzo długo przecież tutaj żyła i dyskutowano na ten temat. Związek Piłsudczyków obiecał, że sfinansuje koszty budowy pomnika. Z tej strony miasta 15 000 na zagospodarowanie tego otoczenia. Jeżeli będą koszty większe, a na pewno będą, no to wtedy też inicjatorzy pokryją te dodatkowe koszty. No, myślę, że w tym roku ten pomnik, w roku właśnie Aleksandrii Piłsudskiej jest przecież uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również tutaj rok Aleksandrii Piłsudskiej uwidoczniony w uchwale Rady Miejskiej. Także ta wybitna postać no, powinna mieć no, jakiś symbol i mam nadzieję, że tak się stanie w tym roku. Kolejne z nich dotyczy dróg w rejonie strefy przemysłowej. Jest już umowa na tą inwestycję, ponad 42 miliony złotych. Zapowiedział pan też, że miasto przygotowuje się do kolejnej podobnej inwestycji. Chodzi o ogłoszony niedawno nabór do Polskiego Ładu. Zgadza się. Analizujemy sytuację. Mówię o przyszłości, o tym, że jest ogłoszony nabór wniosków właśnie do kolejnej edycji inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu i tam będziemy też aplikowali. No jest szansa, żeby poprawić tą infrastrukturę. Nie ulega wątpliwości, że trzeba wykorzystać, bo dofinansowanie jest przednie 98%. Oczywiście czasami wymaga to wykupów gruntów pod budowę układu drogowego i to już nie jest koszt kwalifikowany. Wobec tego to ten ciężar musi ponosić miasto. Natomiast podpisałem umowę z firmą Unibeb, która to firma no, jest doświadczoną firmą w budowie dróg, zresztą nie tylko dróg, u nas budowała ta firma Aquapark, przypomnę, kilkanaście lat temu, ale widzimy na placach budów drogowych w Polsce, jak jeździmy, że realizuje bardzo dużo odcinków różnych dróg. No, przystąpili do przetargu, wygrali, kwota 42 175 000, czyli mniej niż zakładaliśmy, ale oczywiście w trakcie mogą pojawiać się i dodatkowe jakieś roboty, mogą pojawić się, rewaloryzacja wynagrodzenia. Na pewno tu się z tym należy liczyć. No i mam nadzieję, że ten układ drogowy obecny, czyli tu Wojska Polskiego 2 przy Malowie, przy CDM, przy Laktopolu, przy Mlekpolu, aż do ulicy Turkusowej, to będzie generalna przebudowa tej ulicy. No i pojawi się również taka ulica przy Lesie, tutaj też w ramach tej strefy, i całkowicie nowa droga od ulicy, od szosy na Augustów aż do wsi Dubowo, tam gdzie ma przechodzić również gdzieś tam za jakiś czas bocznica kolejowa do firmy Tane. To są nowe odcinki dróg, które chcemy zrealizować. Na część mamy dokumentację, projekt techniczny, pozwolenia. Część będzie budowana w systemie projektuj i buduj. Mam nadzieję, że w drugiej połowie 2024 roku zadanie będzie zrealizowane, wykonane. No i będziemy chcieli składać w lipcu kolejny projekt. Tam jeszcze pozostaje kilka rzeczy do zrobienia. Przy ulicy Brylantowej jest tam w planie miejscowym taka ulica, która jest do wykonania. I tutaj od ulicy Hubala w kierunku Leśnej też jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który spowoduje po wybudowaniu tych dróg udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych. Tych terenów inwestycyjnych w Suwałkach jest dużo. Pokazywałem to na prezentacji w ramach sesji Rady Miejskiej. Olbrzymie tereny są położone w planie, w studium przewidzianym między ulicą Bakałażewską a drogą na Filipów, tam za Zielonogórko, aż do obwodnicy Suwałk. To jest przestrzeń, która jest przewidziana. Oczywiście trzeba teren uzbroić, przygotować, ale jeżeli będą inwestorzy, to zrobimy wszystko, żeby doprowadzić ulice, doprowadzić media, i tutaj zawsze w tym zakresie współpracowaliśmy z inwestorami i taką deklarację też w tej chwili podtrzymuję. Co dalej z całodobową apteką? Całodobowa apteka ma swoją historię w naszym mieście. Oczywiście wrócę do roku 2016, kiedy zapadła uchwała Rady Miejskiej dotycząca tego, że wskazaliśmy, że jedna apteka funkcjonuje w weekendy, w niedzielę, święta, pełni ten dyżur całodobowy. Była to apteka szpitalna, prowadzona wtedy przez Szpital Wojewódzki. Szpital Wojewódzki mógł wtedy prowadzić taką aptekę. Później zmieniły się przepisy prawa. Szpital już niestety musiał przekazać do prowadzenia aptekę jakiemuś innemu podmiotowi. No i oczywiście pojawiła się prywatna apteka w szpitalu. Ona prowadziła swoją tam działalność. Nastąpił COVID, ograniczenie funkcjonowania w porze nocnej. Po 22 były dyżury telefoniczne. No i trwała dyskusja, czy ten dyżur jest nocą potrzebny, czy niepotrzebny, ale radni Rady Miejskiej cały czas podnosili ten temat, że powinien być i tak dalej, trzeba tę sprawę uporządkować. No i były spotkania, były dyskusje, które doprowadziły do tego, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rada Miejska ustaliła grafik dyżurów do końca tego roku dla aptek funkcjonujących tutaj w naszym mieście. No też oczywiście byli przedstawiciele Izby Aptekarskiej, mówili, że będzie zmiana przepisów. My na zmianę przepisów w tym zakresie już oczekujemy dłuższy czas i tych przepisów ciągle nie ma. Dlatego też zobaczymy, jeżeli coś się zmieni, to tak jak mówiłem, od nowego roku byłaby możliwość inaczej ustalenia tych dyżurów, ale póki co dyżury wracają tutaj do funkcjonowania aptek w naszym mieście i mamy nadzieję, że właściciele aptek będą respektowały podjętą uchwałę. Za niespełna tydzień kolejna edycja Suwałki Blues Festiwalu. Jak przygotowania? Przygotowania idą pełną parą. tak naprawdę mogę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani. Festiwal, już 16. festiwal będzie jak co roku. Myślę, że takim wydarzeniem naszym podstawowym. Bardzo, bardzo dużo przygotowaliśmy tutaj atrakcji, działań. Oczywiście rozpoczynamy koncertem otwarcia 6 lipca. Ten koncert otwarcia będzie w Suwalskiej Arenie. Wystąpi brytyjski zespół The Brew i później Polski Mrozu. To będzie takie 4-godzinna uczta na początek festiwalu. Jest to, oczywiście są to koncerty biletowane i w piątek gwiazdo wieczoru będzie dżem i dzieci bluesa. To jest specjalna taka atrakcja na suwalskich bulwarach. Tam pojawią się artyści, którzy no, ostatnio nie występowali, tak jak chociażby Hołdys, ale to na pewno będzie gratka dla flanu, bluesa i dla tego starszego pokolenia, która pamięta właśnie tą świetną muzykę w wykonaniu szeregu artystów polskich. I oczywiście w sobotę będzie Polish Blues Challenge, czyli tutaj konkurs dedykowany dla nowych zespołów, młodych talentów i wieczorem, gwiazda wieczoru Walter Trout, to jest amerykański gitarzysta, wokalista, autor tekstów. To wszystko oczywiście będzie odbywało się na dwóch scenach. Pierwsza scena podstawowa to na bulwarach, nie na ulicy Kościuszki. Widzę, że te bulwary są takim miejscem dobrym do koncertowania, do piknikowania. Zresztą tutaj Juwenalia pokazały, teraz nastąpiło otwarcie takiego beach baru. Wiem, że publika bawiła się do samego rana. Ktoś mi mówił, że wrócił do domu o godzinie 4 nad ranem, a było ponad 1000 osób. Nie? To robi wrażenie. No i druga scena tradycyjnie w Parku Konstytucji 3 maja. Jest to pewne nowum w stosunku do ustawienia scen. Znika scena z ulicy Kościuszki. Tu oczywiście były ograniczenia ruchu drogowego. Ten fragment Kościuszki był wyłączony. To jest centrum miasta. Stanie na tej kostce brukowej też no, nie jest takie komfortowe. Tam może jest trawka, tam można kocyk, tam można jakieś krzesło postawić. I tak jak widzę, to się działo dotychczas w Parku Konstytucji. No i oczywiście hałas, były narzekania, że gramy po 22. Tam jest ta przestrzeń bulwarów oddalona od budynków mieszkalnych i mam nadzieję, mniej będzie narzekań również mieszkańców naszego miasta. Jesteśmy przygotowani, atmosfera będzie jak zawsze świetna, ale oprócz tego koncerty klubowe w 6 klubach, na ulicach, na placu Marii Konopnickiej, na Chłodnej. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów bluesa i nie tylko fanów, bo to jest największa nasza impreza letnia, taka plenerowa, ale również później będzie za 2 tygodnie Jarmark Folkloru i Smaku, Dni Suwak 5-6 sierpnia, Festiwal Filmów Wajna na Nowo. Zakończymy później wakacje na Sportowo, Miejskie Święto Biegania. Także naprawdę tych wydarzeń tego lata jest co niemiara, a ostatni weekend pokazał, sobota, airshow, odlotowe Suwałki, że naprawdę impreza trafiona, która przyciągnęła kilkanaście tysięcy osób na nasze lotnisko. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co mogłem widzieć i podziwiać nie tylko na suwalskim niebie, ale właśnie na terenie lotniska. Tradycyjnie pytanie na koniec, co wydarzy się w Suwałkach w nadchodzący weekend? Troszeczkę mamy różnych wydarzeń i oczywiście mamy zaplanowane wydarzenie muzyczne, ale również jakieś tam historyczne. W piątek, kiedy nagrywamy dzisiejszą audycję, bulwary nad Czarnochańczo, dyskoteka dla młodzieży. To się rozpocznie o godzinie 18. Jutro sobota, czy Wólka nad Zalewem, w zasadzie ulica Krasickiego, jedziemy ulicą Krasickiego do bazy PKP i tam po prawej stronie, tam są takie sztuczne zbiorniki wodne, tam będzie 19. Jaćwiecki Festyn Archeologiczny i to będzie połączenie historii z przyszłością, będą pokazy wojów, będą gry terenowe i strefa będzie przyszłości, wieczorny koncert też zespołu i to wydarzenie będzie realizowane również w niedzielę. Serdecznie zapraszam, rozpoczynamy o godzinie 15, ale zakończymy pewnie już późnym wieczorem. W sobotę i w niedzielę gdzieś tam w godzinie 11 też się dużo będzie działo w tym miejscu na ulicy Krasickiego, przypomnę. Ale to oczywiście nie wszystko. Na placu Marii Konopnickiej też w sobotę na dywaniku wystąpi zespół Sock Band, 19. Są jeszcze inne wydarzenia w sobotę. W niedzielę, tak jak mówiłem, Jaćwiecki Festyn Archeologiczny, ale także o godzinie 13:30 będzie taka uroczystość, otwarcie Orlika przy ulicy Pileckiego, przy parafii i przy DPS Kalina. Ten obiekt powstał z budżetu obywatelskiego. Będzie taki również połączony z festynem rodzinnym, ale również i na bulwarach. W niedzielę się będzie działo, bo jak zawsze animacje dla dzieci w godzinach od 13 do 18 i również na bulwarach zumba dla rodziców będzie też od godziny 16 do 18. Także w różnych miejscach naszego miasta można spędzić ciekawie czas. Mamy nadzieję, że pogoda, aura dopisze. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tych licznych wydarzeniach. No tak, proszę Państwa, w ten weekend wszyscy jesteśmy jaćwingami. Tak, no można przebrać się za jaćwinga, za woja i spróbować swoich sił w rywalizacji właśnie. Będzie walka wojów i myślę, że to będzie też taka gratka dla ludzi, którzy fascynują się historią, fascynują się jaćwingami, czyli tym ludem, który tutaj zamieszkiwał i dzielnie też walczył. Zapraszał pan Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. A pytania zadawał Artur Parafinowicz. Radio 5. Do usłyszenia.